Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, bylegnica boliwijska, Microgeophagus alpispinosus. To jest kolejna z najbardziej eleganckich bylegnic z niewielkimi rozmiarami i spokojną podstawą, co sprawia, że jest niezwykle popularnym gatunkiem zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i ustawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpoczęcie miłości do akwarystyki. Bylegnice boliwijskie pochodzą z Ameryki Południowej. Zamieszkują wolno płynące odcinki rzek Mamore, Guaporto, Todos Santos z gęstą roślinnością i piaszczystym podłożem. Ich dopływy, okoliczne jeziora i tereny zalewowe w Brazylii i Boliwii. Pomimo niewielkich rozmiarów, bylegniczki boliwijskie są rybkami terytorialnymi, podobno jak i większość bylegnic. Zajmując niewielki obszar, zazdrością bronią go przed innymi przedstawicielami własnego gatunku. Po raz pierwszy gatunek opisał Hasseman w 1911 roku. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ bylegniczki boliwijskie są rybkami niewymagającymi i wytrzymałymi. Właśnie dlatego są doskonałym kandydatem dla początkujących akwarystów. Bylegnice boliwijskie należą do rodziny bylegnicowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach lub w większej grupie. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 50 litrów, a w przypadku większej grupy od 100 litrów. Samce dorastają do 7-8 cm, samiczki do 5-6 cm. Płodność osiągają w wieku 12-13 miesięcy, żyją do 4-5 lat. Bylegniczki boliwijskie należą do karlowatych bylegnic. Mają boczne spłaszczone, żółte brunatne ciało z pomarańczowym brzuchem i czarną połyskującą zielonkawą plamą na boku. Głowa duża, przez oko biegnie czarna pręga. Od pierwszych promieni płetwy zbytowej do połowy ciała ciągnie się druga ciemna pręga. Pierwsze promienie płetwy grzbietowej czarne, płetwy piersiowe i odbytowe jasno-różowe, płetwa grzbietowa jasno-niebieska i obrzeżona na czerwono, płetwa odbytowa różowa z jasno-niebieskimi plamkami. Rozróżnienie ptinie jest trudne. Samce są większe i mają jedną ciemną plamę i pionowe ciemne paski. Samiczki są mniejsze i mają dwie ciemne plamki bez pionowych pasków. Ponadto u samców płetwy grzbietowa odbytowe są wydłużone i zaostrzone, a u samiczek zaokrąglone. Bylegniczki boliwijskie preferują akwaria z gęstą roślinnością, korzeniami i kryjówkami, z piaszczystym podłożem. Wskazane jest wrzucenie do akwarium kilka szyszek olchowych, liści migdala lub torfu, zwiększając tym samym zawartość chomin, do których ryby przyzwyczajone w środowisku naturalnym. Potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Optymalne parametry wody: temperatura 23-27, pH od 6 do 7,5, GH od 5 do 15. W naturalnym środowisku bylegniczki boliwijskie odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem i glonami. Karmić rybek można żywą drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Rybek można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Bylegniczki boliwijskie nadają się do akwarium towarzyskiego, chociaż w okresie rozrodczym, jak i inne bylegnice, są bardzo terytorialne.
Można trzymać ich wraz z żyworodkami, kiriskami, labiryntowymi, innymi karlowatymi pielęgnicami, skalarami, neonami czerwonymi, inesa blankietnymi, razborami, bezczykami itd. Nie poleca się ich trzymać wraz z agresywnymi większymi rybkami, pelonkami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie pielęgnic boliwijskich jest bardzo łatwe. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Parametry wody. Temperatura 27-28, pH od 7 do 7,5, GH od 5 do 10. Pielęgnicy boliwijskie, jak i inne pielęgnice, tworzą monogamiczne pary. Pary sztuczne dobrane przez akwarystę nie zawsze odnoszą sukces w rozmnażaniu. Właśnie dlatego lepiej kupić niewielką grupę i dać rybkom możliwość tworzenia sobie towarzystwa. Pielęgniczki boliwijskie zdolne do tarla w ogólnym akwarium. W tym okresie ich kolor staje się jeszcze jaśniejszy. Lepszy efekt osiągniemy, gdy tarlaku przeniesiemy do osobnego zbiornika. Zbiornik tarliskowy powinien mieć powyżej 45 litrów. Do zbiornika wkładamy filtr napędzany powietrzem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasyca na rybku. Warto zaznaczyć, że młode pary mogą zjadać złożoną ikrę. Najbardziej odpowiednią ostoją dla tarla są płaskie kamienie. Jednak czasami mogą być też szerokie liście roślin. Przed tarlem para dokładnie oczyszcza to miejsce, po czym samiczka zaczyna składać ikrę, przyciskając się brzuchem do kamienia, a samiec podąża za nią, zapładniając złożoną ikrę. Po tarle para dzieli między sobą obowiązki. Samiec broni ikrę przed intruzami, a samiczka opiekuje się ikrą, wachlując je pletwami, usuwając martwe jaja. Niestety czasami rodzice zjadają własną ikrę. W takim przypadku zaleca się kamień ze złożoną ikrą przenieść do innego zbiornika z takimi samymi parametrami wody. Dodać błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Włączyć napowietrzacz, a kamień napowietrzający ustawić w pobliżu kamienia, żeby stworzyć strumień wody. Podczas tarla młoda samiczka odkłada do 100 jaj, a 3-letnia do 200 jaj. Wylęk następuje po 2-3 dniach, a na rybach zaczyna pływać na 6-7 dzień w zależności od temperatury. Na rybek duży, pokarm startowy to artemia. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.